No, jesteście Państwo bardzo, bardzo mili. Dobry wieczór wszystkim, nazywam się Jerzy Skrzypczyk, będę grał na perkusji i witam bardzo, ale to bardzo gorąco. Mam nadzieję, że samych sympatyków zespołu Czerwone Gitary! Jesteśmy w roku jubileuszu i zaczniemy piosenką, która powstała właśnie 50 lat temu, czyli dokładnie tyle, ile ma marka Czerwone Gitary. Autorem muzyki jest Krzysztof Kręczon, słowa napisał Juras Kosela i tu muszę Państwu powiedzieć malutką uwagę. Juras gra z nami, natomiast jest po urazie kręgosłupa i niestety musiał poddać się rehabilitacji, ale jeżeli mogę, to w jego imieniu bardzo serdecznie Państwa pozdrowię. Grasz. Jesteśmy przekonani, że przynajmniej raz w swoim żywocie każdy z Państwa tę piosenkę słyszał i jeżeli zabrzmią Wam te znajome nutki, to spróbujcie zaśpiewać je razem z nami. Juras zatytułował tę piosenkę Historia jednej znajomości. Pięknie z nami Państwo siadali na liście, a my Wam za to bardzo pięknie dziękujemy. Jak przystało na jubileusz, chcielibyśmy zaśpiewać Państwu wszystkie nasze piosenki, ale ponieważ jest ich około 280 i zakładając, że każda z nich trwa mniej więcej 3,5 minuty, to wyszło nam 16 godzin grania. Wytrzymacie? Ale my nie uciekniemy. Ale przygotowaliśmy blok piosenek składający się z fragmentów tych, o które często Państwo prosicie, oczywiście poza naszymi największymi przebojami, a z fragmentów dlatego, żeby właśnie tych piosenek było jak najwięcej. Jak brzmi pierwszy z tych bloków? A no to proszę, posłuchajcie. Raz, dwa, trzy! Thank you.
Choć nie ma to mi, że ma tego dość. Bo miłość ma, la 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 la.
Thank you.
Państwa tak ładnie obrazkujecie. Jego fanki dały mu krzywę Janosik. W zespole jest pierwszy koncert zagrał 15 lat temu. Darek Olszewski! Hej! Laureat pierwszej nagrody na festiwalu piosenki w Zielonej Górze, czyli zdobywca Złotego Samowara, znany już 18 rok. Mieczysław Wandowski! Czerwony gitarek nagrać tylko na gitarze, ale tak nam się rozśpiewał, że wyśpiewa nam jedną z głównych nagród na Festiwalu Muzycznej Jedynki w Sopocie, zresztą w Operze Leśnej. 12 lat, Ale Wiśniewski! W 2001 roku miał miejsce w Stargardzie Szczecińskim koncert z Gwiazdą. Gwiazdą były tam wtedy Czerwone Gitary, a przy okazji tego koncertu odbył się konkurs na interpretację piosenki właśnie z naszego repertuaru. I wtedy nagrodziliśmy pierwszą nagrodą takiego 12-letniego chłopaczka, który śpiewał i grał na gitarze dwa razy większej od siebie. Minęło lat 15 i jest dzisiaj razem z nami Marcin Nielegowski! Tam chcę wracać już dziś.
Dzięki pięknie. Dzięki serdecznie. No, to były piosenki, które Państwo znacie z poprzednich naszych opracowań. Natomiast teraz będzie troszeczkę nowości, jako że przez okres 24 lat w pewnym momencie Czerwone Gitary w ogóle nie nagrywały żadnych płyt. Dopiero po tym powstała pierwsza płyta zatytułowana Jeszcze gra muzyka i z tej płyty dwie piosenki. Pierwsza, adekwatna do pory roku, tańczyła jedno lato. Druga piosenka jest zatytułowana Już nie jestem tym chłopcem i tam jest na początku krótki zaśpiew, który mamy nadzieję, że zapamiętacie, powtórzycie go za nami i do tego zrobimy największą sekcję rytmiczną. A więc tańczyła jedno lato. Nie psuję na płocie. Nie czytaję butelek.
Super, dziękuję wam bardzo. Tydzień temu zagraliśmy w Operze Leśnej trzeci z kolei koncert czerwone gitary symfoniczne. Znaczna jego część była poświęcona piosenką Krzysztofa Pręczona. Posłuchajcie państwo trzech z nich. Pierwsza. Proszę, jeżeli Krzysiek na pewno to usłyszy. Pierwsza z nich to podpowiedzca chłopaki. Wróćmy na jezioro. Druga piosenka, nie boję się tutaj użyć określenia, piosenka kultowa, laureatka pierwszej nagrody na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. I niech wykonanie tej piosenki będzie naszym ukłonem w kierunku tych wszystkich, którzy walczyli za naszą ojczyznę. Piosenka Krzyśka Kręczona, Biały Krzyż. Bez na żarcie przez
tylko w połowie biały krzyż. Nie pamiętaj już, kto o tym śpi. Tam ryż sprzed lat, ja wspomnij ślad, wraca dziś pamięć o tym, który nie ma. Czarny brak, gdy szalony ból, gdy cichła pieśń. Poszliby walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Dzięki serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wam za te ogniki, które pokazały się na widowni. Jesteście super. Dzięki wielkie. Trzecia piosenka Krzysztofa jest o tyle ciekawa, że na wszystkich nagraniach radiowych i płytowych ma ucięty koniec. Nie wiadomo z jakiego powodu, czyli pozbawiona została puenty. Dzisiaj będziecie państwo mieli okazję wysłuchać tej piosenki w całości. Jesień idzie przez... Pan, jasne. Oh,
wszystko. Przyjdzie wiosna i żal, lato i wakacje i pory. Zamiast listy.